Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. I film związany z konsultacjami, które mam aktualnie. Film o archetypie Lilith. Przypomnę najpierw, czym jest archetyp. Archetyp jest to takie wyobrażenie symboliczne, podsumowujące pewien powielający się schemat, pewien powielający się wzór w kulturze antropologii, psychologii człowieka, dość uniwersalny w różnych miejscach, kulturach i czasach. I meme. Boję się, że on zaraz pyrgnie. Pyrgnął. Meme. Przeszkadzasz mi, chodź tu z boku. Tych archetypów jest wiele, one oczywiście przede wszystkim obowiązują w psychoanalizie Carla Junga. Natomiast nie trzymając się bardzo nomenklatur, musimy stwierdzić, że archetypy przewijają się w każdej opowieści o człowieku. I archetyp, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć, to archetyp Lilith i to, jak ten archetyp przekłada się na to, jak dziś zdarza niektórym z nas się żyć, na to, jakie możemy mieć problemy w relacjach, jak to się przekłada bezpośrednio na moją dzisiejszą pracę, czyli z czym dziś pracuję. Według mitologii głównie hebrajskiej Lilith jest pierwszą kobietą równą Adamowi, która pokłóciła się z nim. On chciał, by była mu podległa. Ona się na to nie zgodziła. Uciekła z raju. Ruszyli za nią aniołowie przekonać ją, by wróciła. Ona nie chciała wrócić. Za karę dostała, że jej dzieci będą śmiertelne, będą w ogóle jakieś tam masowo umierały. 100 dziennie. Czyli nie będzie. Tak naprawdę zostanie jej odebrana kobiecość w sensie stwarzania. Dobra, może interpretacja trochę później. I związała się z szatanem. Zostając matką sukubów i inkubów. Równa Adamowi, nie stworzona z jego żebra, równa jemu, według Boga, odmówiła słuchania go. Ja absolutnie nie jestem prawacką szowinistką, natomiast w istocie natura stworzyła nas tak, że my dbamy o domowe ognisko, a oni o politykę, o walkę, o to, co zewnętrzne. Archetyp mówi o męskim i o żeńskim aspekcie nas samych. Nie tylko o kobietach i o mężczyznach, nie tylko kulturowo. A więc to trochę tak jak oddajmy Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Oddajmy mężczyźnie to co męskie, a kobiecie to co kobiece. Lilith odmówiła przyjęcia roli kobiety. Chciała na równi z Adamem rządzić. Podczas gdy właśnie władza jest aspektem typowo męskiego pierwiastka ja. Kobiety chcą domowego ogniska, ciepła, miłości, przytulności, przyjaźni. Nie interesują aspektu kobiecego rozkazy i dominacja. Lilith chciała, by równość oznaczała tożsamość. A po to została stworzona inną od mężczyzny,
by nie była to tożsamość. Tożsamość w sensie tak, takosamość. Odmówiła tego i uciekła z raju. Okej, ruszyła w swój mroczny las. Anioły ruszyły za nią, żeby ją namówić, by wróciła. Ona nie chciała i wtedy dostała karę, że jej dzieci będą umierały po 100 dziennie. A więc wszystko, co sprowadzi na świat jako kobieta, bo to my mamy tę moc stwórczą, tak? Tym jest kobiecość, tworzeniem, inkubowaniem i sprowadzaniem na świat. Mężczyźni nie mają tej możliwości. Mężczyźni są od polityki i walki. My od opieki i wprowadzania w świat. Jeśli więc zrezygnowałaś, Lilith, z aspektu kobiecego, jakim jest podział ról z mężczyzną, to Bóg zabiera ci inny aspekt tej kobiecości. Przestajesz być kobietą. Stajesz się demonem. No i związała się z szatanem. Lepszego partnera już chyba nie można wybrać. Uznała, że człowiek jest gorszy. Jest gorszym partnerem niż szatan. I stała się matką sukubów i inkubów, a więc demonów żeńskich i męskich, które seksualnie zwodzą, rozkochują w sobie ludzi i wysysają ich duszę, sprowadzają na nich potępienie. Czyli stała się matką wszystkiego, co pasuje pod wykorzystanie emocjonalne, pod femme fatale, pod uwiedzenie, pod oszukiwanie miłością. Wykorzystywanie miłości i podobnych uczuć do tego, by kogoś zniszczyć. Jak to się przekłada na dzisiejsze kwestie? Chcę dzisiaj opowiedzieć o mężczyznach, młodych mężczyznach, którzy są w związkach ze starszymi od siebie kobietami, które są zależne od kogoś innego i są to związki na odległość. Jest to specyficzna prawidłowość, którą widziałam ileś razy. Ona jest dramatyczna w skutkach. Jak to się zaczyna? Zaczyna się to w ten sposób, że mężczyzna taki ma matkę taką jak Lilith. Zbuntowaną, odrzucającą, niekochającą, niekobiecą. Niekobiecą, czyli nieciepłą. Czyli nietworzącą go. Nieinkubującą niczego pięknego i niewypuszczającą tego w świat. Zimna, oschła, emocjonalnie nieobecna, czasami wymagająca, czasami olewająca, ignorująca. Ale wymagająca w sposób, w którym nie ma ognia i miłości. Zgorzkniała, skwaśniała, niezadowolona z życia, niezadowolona ze swojego męża przede wszystkim, tak jak Lilith była niezadowolona z Adama. Kastrująca swojego męża poprzez to, że chce sama wchodzić w rolę mężczyzny, równocześnie kompletnie zależna.
czyli niedojrzała w ogóle do roli kobiety w żaden sposób. Kobieta, która nienawidzi mężczyzn. Takie kobiety wychowują chłopców, a więc w końcu i mężczyzn, o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Mężczyzn, którzy nie czują, że mogą być kochani, że zasługują na miłość, że kobieta jest w stanie kochać. Przede wszystkim to. One wychowują mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet. Wcale nie dziwne. Jeśli ona nie była zdolna do miłości, nie kochała twojego ojca i nie kochała ciebie, to ona cię nauczy, że kobiety nie kochają mężczyzn. A więc nauczy cię, byś ty także nie kochał kobiet. Równocześnie matka taka implementuje wielką potrzebę wynikającą z wielkiego braku. Każdy z nas, kto nie był kochany, odczuwa wielki brak. Każdy z nas, gdy nie jest kochany nawet w dorosłości, odczuwa brak. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy miłości, chcemy miłości. Jest ona naszym motorem napędowym. Więc jeśli nie dostaliśmy jej u zarania od rodziców, to jesteśmy jej głodni jak niedożywione dziecko z Afryki. Bardzo jej chcemy. I bardzo jej chcemy stamtąd, skąd jej brakowało. Stąd jest odgrywanie traum, powtarzanie traum, wybieranie wciąż i wciąż podobnych partnerów do naszych rodziców, partnerów podobnych wzajemnie do siebie, toksycznych, dysfunkcyjnych. Ponieważ potrzebujemy, by ta trauma skończyła się inaczej. I stąd młody mężczyzna potrafi wpaść w relację z kobietą, która jest po prostu jak jego matka. Jest niedostępna, zimna i daleka. Oczywiście te kobiety w pewnym sensie udają dostępne, ale czemu nie zamieszkają z tym młodym mężczyzną? Nie, bo one zazwyczaj są zależne od kogoś, na przykład od swojego męża, bo one sobie nie poradzą finansowo. To nie są kobiety niezależne, to nie są kobiety typu kuguar, czyli takie niezależne, wysoko funkcjonujące, które się po prostu bawią młodymi mężczyznami, bo mają taki konsumpcyjny stosunek do życia, a ich partnerami są młodzi, zalatujący żigolactwem toy boys. Nie, to są kobiety równie niedojrzałe co Lilith. Takie, które uciekają, które się buntują, które się fochują, które w zdrowej relacji, jaką jest relacja kobiety z mężczyzną, mówią: nie, nie, nie podoba mi się, nie chcę, nie będę, nie chcę, nie będę, bunt gówniarza. I wchodzą w relacje z demonem, z kimś, kto jest silniejszy i kto może nimi rządzić. I tworzą dzieci, które mają dziury zamiast serc. Sukuby i inkuby. I taki młody mężczyzna, nienauczony miłości, nienauczony czym jest relacja, czym jest bliskość,
potrafi być bardzo łatwo omotany wokół palca przez taką kobietę sukuba, przez taką kobietę Lilith. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze on jest wyznawcą kultu Lilith. Kobieta, której pragnie, to jest kobieta jak Lilith. On pragnie miłości kobiety zimnej. On chce, by jego trauma dzieciństwa miała inny koniec. Dlatego wybiera kobietę niedostępną. Kobietę, która nigdy się z nim nie zwiąże. Są to długoletnie, bardzo intensywne ze strony tych młodych mężczyzn związki. Oni czasami próbują się przeprowadzać do tych kobiet, mieszkać koło nich, utrzymują je również. I cały czas po prostu czują, że tak, że ona by chciała. Ona by chciała, ale nie może, bo. Ona ma jakieś wytłumaczenie. Często są to na przykład jej dzieci. Chyba ktoś przyjechał. Jej dzieci, jej nieporadność, konieczność opieki nad kimś, lojalność wobec kogoś. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę 1,90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj. Po lewej stronie zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila. Lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł.
Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Prawda jest taka, że typ Lilith to jest kobieta, która odmawia związku i de facto, tak jak i Kuguar, traktuje młodego mężczyznę jako toy boy, tylko zapomina go o tym poinformować. Wciąż rysuje obraz jakiejś takiej trudnej do pokonania przeszkody, która jest niezależna od niej, od niego i utrzymuje go w przekonaniu, że gdyby tylko ta przeszkoda zniknęła, to on stałby się jej mężczyzną, jej mężem. Jest to oczywiście nieprawda, bo ona nie jest ani chętna, ani gotowa na odpowiedzialną relację. Ona jest sama, dziecinna i nieważne, ile ona ma lat. Zazwyczaj jest to dużo więcej niż ten mężczyzna. Ona nigdy nie dojrzeje i nigdy nie będzie chciała dojrzeć. I nigdy nie będzie chciała stworzyć relacji, w której musiałaby być dorosła. Młodzi mężczyźni, niekochani, nie mający doświadczenia w związkach, bardzo łatwo potrafią pomylić taką toksyczną relację z Lilith z wielką romantyczną miłością. I tutaj jest znowu problem romantyzmu. Kolejna krzywda, którą romantyzm zrobił psychice zbiorowej Europy. Miłość to przeszkody, i miłość to tęsknota, i miłość to cierpienie. Romeo i Julia, na przykład, tak? Cierpienia młodego Wertera. Urojenia Don Quixota. Taki młody mężczyzna, pragnący wielkiej miłości, nauczony tego, że kobieta jest niedostępną, niezdobywalną bryłą lodu, tworzy sobie taki obraz, że ta bryła lodu, którą on aktualnie kocha i której zaufał, i która jest w wieku jego matki, nie jest tak naprawdę bryłą lodu i powtórką z matki, tylko stoi między nimi ta romantyczna przepaść, którą jeśli on pokona jak rycerz, to dostanie to, czego nie dostał w dzieciństwie. Dostanie miłość. Po wielu, wielu latach takich związków, a tak jak mówię, one trwają średnio 10 lat. Chłopcy wchodzą w takie związki, mając 17-19 lat, i to się ciągnie, dopóki nie są mężczyznami. I dopóki do nich nie dociera, że jest naprawdę najwyższa pora na dom, ślub, a ta kobieta zaczyna wyglądać jak babcia i absolutnie nie spieszy jej się do wspólnego życia, do dorosłości w ogóle. Ona jest wciąż od lat zależna od kogoś lub po prostu kompletnie niepoważna. Albo uzależniona od kogoś, albo od czegoś. Alkoholiczka, narkomanka, wieczna córeczka, niepracująca żona, której mąż nie słyszał nawet słowa o rozwodzie. E,
I do takiego młodego mężczyzny zaczyna docierać, że ten straszny stan, w którym jest, ta potworna depresja, potworna rozpacz, poczucie samotności i zaburzenia psychiczne, które już się zaczynają robić, bo po tylu latach gaslightingu i toksycznego związku i po tylu latach bycia niekochanym i wykorzystywanym i okłamywanym, muszą zacząć się zaburzenia psychiczne. Muszą po prostu. Depresja nerwica to jest mało. Z powodu ogromnej ambiwalencji i tego, co jest dyskusyjne, dyskutowane, czy matka schizofrenogenna istnieje, czy nie, to tutaj w tej grupie mężczyzn ryzyko psychoz jednak będzie spore, bo Lilith to jest matka schizofrenogenna i partnerka schizofrenogenna. Schizofrenogenna, czyli ambiwalentna, nadająca bardzo sprzeczne komunikaty, która powoduje zagubienie w interpretacjach rzeczywistości. Rozregulowuje system dopaminergiczny. Przez to, że co ciocia ma mi w sobie? Ty jesteś taka Lilith. Tak, meme tylko twój ma być i żeby nikt tu nie przyłaził. A równocześnie ty sama przed nim uciekasz. System dopaminergiczny, odpowiedzialny za wszelkie jakieś urojenia i załamania psychotyczne, jest systemem interpretacji. Stąd groźba wytworzenia psychoz przez środowisko, jeśli to środowisko jest bardzo niespójne, bardzo zakłamane, ambiwalentne. Psychoza jest tak naprawdę ambiwalencją. I co dalej następuje? Zazwyczaj taki mężczyzna ma jeszcze siłę się wyrwać z tego związku i wyrywa się koło 30. Ale co on już ma wdrukowane? On ma już wdrukowany absolutnie kult Lilith. Matka i wieloletnia partnerka, druga kobieta, która po prostu się nim zabawiła, wytwarzają w jego wyobrażeniach przekonanie, że relacje z kobietami to jest coś, co boli. Kobiety są złe. Kobiety nie kochają, a on nadal chce być kochany. I teraz co się może zdarzyć? On może już nie wchodzić w związki z powodu lęku, ale raczej będzie wchodził. Będzie wchodził w związki i nie będzie widział swojej partnerki. Nie będzie widział, jak ona jest. On będzie widział Lilith. Jeśli więc będzie to partnerka ciepła, kochająca, on i tak będzie ją traktował jak kobietę, która nienawidzi mężczyzn i która nienawidzi jego. Ona będzie ponosiła karę za jego matkę i za jego poprzednią partnerkę. Czegokolwiek nie zrobi, jakakolwiek nie będzie, on będzie zafiksowany na tym, by Lilith dała mu miłość. Kobieta prawdziwa, kobieta ciepła, szczera. I tak będzie interpretowana jako zła i manipulująca. Co więcej, jako zimna. A jeśli będzie zbyt ciepła, to będzie budziła jego niesmak jako histeryczka, jako kobieta, która za dużo czuje, za dużo przeżywa. Bo nie będzie tą boginią, którą on wyznaje.
zimną, nieobecną, niedostępną i nienawidzącą mężczyzn. Każdy prawdziwie kobiecy aspekt będzie takiemu mężczyźnie obrzydliwy. Przez chwilę może on będzie zauroczony tym, że ma do czynienia z kobietą z krwi i kości. Ale to szybko zacznie mu przeszkadzać. Bo jego ideał kobiety to nie jest Ewa, matka, stojąca u boku mężczyzny. Jego ideał kobiety to kobieta, której nie ma. Która gdzieś zniknęła. Która jest w piekle. Która wybrała innego. Złego. I tak, mój drogi konsultowany aktualnie rozmówca. Widziałam tych przypadków ileś. Przez niektóre zostałam potraktowana bądź jako Lilith, bądź z pretensją, że Lilith nie jestem. Co mogę ci powiedzieć? Tak, zerwij ten związek jak najszybciej. Tak jak proponuję często ludziom w toksycznych związkach, zostań tam jeszcze i zobacz, co cię trzyma. Tak, jeśli to trwa już tyle lat, a trwa w twoim przypadku. Jeśli już widzisz, że to jest beznadziejne i bardzo źle na ciebie wpłynęło, i już widzisz po tym filmie ten schemat, to uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Jeśli chcesz być kiedyś dobrym partnerem dla kobiety, która na to zasłuży i chcesz w ogóle stworzyć zdrowy związek, to potrzebujesz terapii po tym, że twoja matka była matką odrzucającą i potrzebujesz terapii po partnerce, która nie potrafiła kochać i która cię oszukiwała przez wiele lat. Ale potrzebujesz też doświadczenia z kobietami. Prawdziwego doświadczenia z prawdziwymi kobietami w prawdziwym życiu. Związek na odległość to jest ułuda. To jest weekendowa zabawa. To nie jest prawdziwe życie obok kogoś. To nie jest bliskość. Osoby, które mają doświadczenie w związkach, wiedzą, że związek, który de facto jest okropny, na odległość potrafi być super świetny, być wieczną imprezą. Jest świętem. Spotykacie się i tak naprawdę to spędzacie cały weekend w łóżku. Raz na miesiąc, raz na dwa. I nie ma tu miejsca na kłótnie, bo jest tu za dużo seksu. Nie ma też powodu do kłótni, do trudności. Nie ma nad czym pracować. Bo nie ma na to czasu i nie ma na to okoliczności. Nie ma wyzwań dnia codziennego. Więc tak naprawdę będąc takim nieprawdziwym, długotrwałym romansie, ty nie wiesz, co to jest prawdziwa kobieta i ty nie wiesz, co to jest prawdziwa relacja. I wiesz, naprawdę lepiej, żebyś się spotkał codziennie z Zosią z sąsiedztwa, o której może nawet wiesz, że nie jest twoją wielką miłością. Niż żebyś budował sobie w głowie fałszywe obrazy kobiety, którą widzisz głównie przez pryzmat taki raz na dwa miesiące. Lepiej poznaj Zosię z sąsiedztwa.
dowiedz się, jak to jest gotować z kobietą obiad. Jak to jest musieć jej wytłumaczyć, dlaczego ona przez ciebie płacze. Jak to jest umawiać się na obowiązki. Jak to jest zająć się kobietą, gdy jest chora. Dowiedz się, jak to jest z Zosią, z Martą, z Kasią, a potem stwórz związek. Bo ty jesteś kompletnie nieprzygotowany do życia. W związku, w relacji z kobietą. Ty żyjesz fantasmagorią. Tak naprawdę to takie związki, w takich związkach na odległość można stworzyć kogoś, kim się nie jest. Jak gram w larpy, tak? I wiecie, raz na 2 miesiące się spotykamy, bo tak to gramy na Discordzie, a raz na 2 gadamy, piszemy, a raz na 2 miesiące spotykamy się na wiele godzin i gramy kogoś, kim nie jesteśmy. I nie ma z tym problemu. Niektórzy grają od lat. Mają alternatywną tożsamość, alternatywny wygląd, alternatywne problemy i cele. I odgrywają kogoś, kim nie są tak. I to jest to samo. To jest to samo. Jesteś toy boy kobiety, która nie tworzy prawdziwego związku z mężczyzną, bo jeśli ona z tobą sypia, a ma męża, no to nie jest prawdziwy związek, tylko jakaś kolejna łuda. Ona jego też oszukuje. Zobacz, ona go nienawidzi, no. Rozumiesz? Jeśli go zdradza, to znaczy, że go nienawidzi. Bo gdyby go tylko nie kochała, to by od niego odeszła. Gdyby ciebie kochała, odeszłaby do ciebie. A jeśli po prostu dorabia mu rogi z tobą od iluś lat, to i ty, i on dla niej jesteście siebie warci, gówno warci. A jej nie zależy nawet na myśleniu o sobie samej dobrze, ani na życiu dobrze. Ona się w coś bawi. Pewnie w larpa, w którym jest Lilith. Raz na 2 miesiące. Poza tym, skąd pewność, jeśli ona ma dla ciebie czas raz na 2 miesiące, że ty jesteś jedynym toyboyem? Może was jest iluś? Wszak Lilith to matka sukubów. Może być was cała masa. Każdy z was daje jej prezenty, prawi jej komplementy. Posuwa ją. Każdy inaczej. Dajecie jej poczucie, że jest demonem seksu. Że ma władzę. Więc im więcej was będzie, tym większe jej poczucie, jej marnego, pustego, drastycznego emocjonalnie sukcesu. Sukcesu sukuba. Taka relacja jest jedną z najbardziej niszczących relacji międzyludzkich, jakie w ogóle są możliwe. Kobiety i mężczyźni mają inne konstrukcje psychiczne. I kobietę toksyczny związek zazwyczaj wzmocni. Mężczyznę zazwyczaj zniszczy, złamie. Jesteśmy odporniejsze psychicznie od was. I na inne cele się nastawiamy. W związku z czym długi dystans ciężkich doświadczeń u nas jest dla nas jak praca,
na roli. Praca zbieracza, ziarnko do ziarnka i zbiera się miarka. Nabieramy życiowego doświadczenia i pewności siebie. Podczas gdy dla was, którzy jesteście myśliwymi, długotrwałe porażki to jest historia nieudanych polowań. Wy na polowanie zużywacie ogrom adrenaliny, ogrom siły, ogrom kortyzolu nawet. Akceleracja. Zużywacie dużo glukozy. Jesteście wykończeni. Jeśli bardzo długo polujecie i nic nie macie, to czujecie się najgorszym myśliwym. W końcu padacie i stajecie się tak zwanym mężczyzną złamanym. Mężczyzną wykastrowanym. Mężczyzną, który nie czuje się mężczyzną. Was toksyczne związki niszczą, nas wzmacniają. Oczywiście są kobiety, które toksyczny związek zniszczy. Niemniej jednak większość kobiet, które wyszły z toksycznych związków, to są kobiety bardzo silne, które nie żałują tego związku. Bo nauczyły się własnej wartości, własnej decyzyjności, nauczyły się być prawdziwą Ewą, a nie Lilith. Nauczyły się nie wykorzystywać nikogo, tylko opierać się na sobie, być partnerką dla mężczyzny. A mężczyzna? Po latach porażki? Jest myśliwym, który biegł, 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 biegł i nie zjadł. Upada i już nie wstaje. A jeśli podejdzie do niego prawdziwa kobieta, podać mu rękę i nakarmić go, bo to jest nasza rola, tak? Zaopiekować się, pokochać, dać ciepło. To on i tak zobaczy w niej są głupę. Jak w swojej matce i w swojej partnerce. Więc jeśli usłyszałeś, że to jest twoja historia, zrywaj, leć na terapię i znajdź sobie dziewczynę jakąkolwiek, ale blisko i prawdziwą. I trudno, że będziesz na niej ćwiczył, jak to jest być w relacji. Może ją uświadom o tym. Ale ty się musisz nauczyć, jak to jest. Jak to jest być w czymś, co istnieje. Bo twoja wielka miłość na odległość z tą starszą od ciebie kobietą nie istnieje. To jest ułuda. Ty nawet nie wiesz, kim ona jest tak naprawdę. I nie wiesz, jaką tak naprawdę rolę w jej życiu odgrywasz. Bo nie masz jak tego sprawdzić. Dziękuję bardzo.